Modlitwa dziękczynna w Bazylice Metropolitalnej na zakończenie roku 2022. Wieczorem 31 grudnia pod koniec 2022 roku mszy świętej dziękczynnej przewodniczył gość z Polski, biskup ordynariusz diecezji sandomierskiej Krzysztof Nitkiewicz. Koncelebrowali z nim arcybiskup Lwowa Mieczysław Mokrzycki, biskup pomocniczy Edward Kawa, biskup pomocniczy diecezji charkowsko-zaporowskiej Jan Sobiło. Kazanie wygłosił proboszcz katedry ksiądz prałat Jan Dinkiel, który podsumował pracę duszpasterską parafii i podziękował księżom za tą pracę księżom, siostrom oraz całej parafii i wolontariuszom za ich posługę. Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki złożył życzenia wszystkim obecnym w nadchodzącym 2023 roku.